z nami po meczu Filip Modelski. Filip, zagrałeś się 90 minut, plus tam powiedzmy czas doliczony. Powiem Ci szczerze, nawet nie wiem, jak się zadać pytanie, bo po tym meczu pewnie wszyscy jesteśmy w szoku. Mam po prostu do Ciebie prośbę, żebyś podsumował to spotkanie z Twojej perspektywy, no bo też trudno, żebyś się wypowiadał za kolegów. No tak, przegraliśmy spotkanie, na pewno jesteśmy źli na siebie i mieliśmy plan na ten mecz. Od początku staraliśmy się go realizować i wiedzieliśmy, że to Stal będzie miała trochę więcej posiadania, ale taki był nasz cel, żeby trochę sprowokować ich do gry w ataku pozycyjnym, bo chcieliśmy spróbować zagrać w średnim i w niskim pressingu, w niskiej obronie, aby poszukać swoich szans z kontry. A i do momentu utraty bramki to całkiem nieźle nam wychodziło, bo nawet jeżeli Stal miała trochę więcej piłki, czy być może jakąś optyczną przewagę, no to tak na dobrą sprawę nic z tego nie wynikało. Nie ostrzegliśmy się prostego błędu, niestety. Później złapaliśmy troszeczkę więcej pewności, podeszliśmy wyżej, zaczęliśmy napierać, atakować. Sytuacja z rzutem karnym, niestety niewykorzystanym. Ale to nas jakby nie podłamało, bo dalej była w nas wiara, dalej była w nas ambicja i napieraliśmy, zmieniliśmy jakby założenia, podeszliśmy do Stali wyżej. Później w drugiej połowie, ta druga połowa też się dla nas dosyć dobrze zaczęła, bo drugi rzut karny, jakby dalej nasz napór i szkoda, że po raz drugi, no mówię, no nie zdarzyło mi się jeszcze grać meczu, w którym nie wykorzystaliśmy dwóch rzutów karnych, nawet nie wiem, czy w jednym meczu miałem kiedyś dwa rzuty karne. No ale dziś generalnie chwała bramkarzowi Stali, ale dla nas jest to ciężkie, bo to są stuprocentowe sytuacje i zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiaj powinniśmy tutaj zapunktować i to w pełnej puli, bo nie ma się co oszukiwać, mając dwa rzuty karne, grając na wyjeździe przez ponad połowę spotkania w przewadze. No, nie możemy dopuścić do tego, że wracamy do niecieczy bez jakiejkolwiek zdobycia punktowej. Pewnie się ze mną zgodzisz, że takie mecze, ale ze strony takiej, jak dzisiaj Stal zagrała, takie mecze budują, taki mecz od dłuższego czasu potrzebny Wam jest. I no, dzisiaj się to nie udało. Macie tak naprawdę jedno spotkanie i nawet jakby się to spotkanie jakoś fajnie ułożyło, no mam nadzieję, że w końcu się ułoży, no to później znowu będzie ta przerwa i znowu trzeba będzie budować wszystko od nowa. No tu już nie możemy mieć nadziei, my po prostu musimy wyjść na boisko i zrobić wszystko, żeby te punkty wydrzeć. To tutaj nie ma co spekulować, nie ma co kalkulować. W Krakowie na boisko musi wyjść 11 wojowników z całą ławką rezerwowych i sztabem i tylko takim sposobem, bo no Stal dzisiaj pokazała, że była po prostu konsekwentna i jak widać dało im to 3 punkty, zwiększyli dystans. No mówię, no ciężko jakby coś więcej konstruktywnego na ten moment powiedzieć o tym meczu. Jakieś słowo właśnie do kibiców, bo wiem, że tam rozmawialiście z nimi, ale co mógłbyś jeszcze powiedzieć do kibiców, bo oni też już pomalutku po prostu wymiękają. No to jest życie. To na pewno życie jak daje coś więcej, a dało Termalice, dało nam Ekstraklasę, bo w poprzednim sezonie Termalika była w pierwszej lidze. No to też życie wymaga i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jak dostaliśmy tą ligę, no to musimy zrobić wszystko, żeby punktować, aby w tej lidze się utrzymać, bo nie ma się co ukrywać. Na dzień dzisiejszy nasza sytuacja wygląda, jak wygląda, to wszyscy wiedzą, dlatego mówię, no trzeba od siebie więcej wymagać i nie ma innej drogi. No ja wiem, że to są powtarzane frazesy często przez zawodników, przez drużyny w momencie, kiedy jakby zespół nie punktuje, ale no nie ma innej drogi. Bezpiecznego powrotu do domu i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu w piątek, bo też gramy w piątek, w końcu pokażecie, na co was stać. Dziękuję bardzo.